6. A tam resztę to już ja wywiozę, wiesz, to już tam. Okej, okay. I później tutaj. To tutaj nie ma posadzki na tym. Na tym wybiegu. No trochę tego jest. Jak w oborze było 6, to tu będzie może ze 20 jeszcze. Tu będzie szerokość robocza, podejrzewam, że 1,80 m, a ja mam 1,60 m, a może nawet 2 metry tu jest. Ten szerokość tego krokodylka. A też miałem do swojego kupić Oriona, tura do tego. No ale być może, że lepiej może ładowarkę się kupi. Też tak nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy, bo wiadomo, nie wiadomo jak się potoczy, a wiadomo jak jest. Wiadomo, że nic nie można zaplanować, bo dziwne czasy teraz nastały. Szczególnie u nas tu na Lubelszczyźnie. No, ale dużo lepsza pomoc, bo ja to przyczepą na pole wywoziłem, a później swoim rozrzutnikiem czarna białostocka 3,5-tonowym, no to bardzo długo schodziło. No, szybko ten tur działa. Chcę zobaczyć tutaj, porównać jak wyżej podnosi. Ile wyżej? No, dobre pół metra. Dobre pół metra wyżej. To już by wystarczało, żeby załadować tira. No, pół metra wyżej to już akurat na tira załaduje zboże jakie. Tu Mateusz pojechał z rozrzutnikiem, a ja wybieram tutaj, bo tutaj były pięki i tak mniej więcej wiem, w którym miejscu tak delikatnie próbuję, żeby tam nie połamał sobie, nie pogiął zębów. To tutaj troszeczkę wykopię i działamy dalej. Thank you.
tu w Fergusonie jest troszeczkę gorzej, dlatego że no sprzęgło, wiadomo, ciaśniej chodzi, noga boli, tutaj mam wysoko, to też szczerze mówiąc, jak dużo pojeżdżę, to łokieć boli, tu rewers, no rąk brakuje. Da się robić, daje radę ten Ferguson, ale no wiadomo, że da się teraz w tych czasach troszeczkę wygodniej jeździć. I dlatego nie wiem, czy nie kupię tura do swojego klasa. No też właśnie myślałem o ładowarce, no ale tą ładowarkę to trzeba ze 200 tysięcy wydać. A tur jakby poszedł na zwrot, to by wyniósł jakieś tam ze 30 tysięcy pewnie. A ładowarka czy używana, czy nowa na zwrot, to też 200. I to czy tak czy siak. 200 tysięcy. A ładnie idzie robota. Fajnie, że sucho jest. I tu by było, porównam, 20 cm różnicy. 25 cm różnicy. A uchwyt to też jest inaczej. To będzie jakiś metr. Ucho od ucha, czyli hak od haka. A u mnie jest 85 cm, czyli troszeczkę inaczej. Trzeba by było coś przerabiać. No i teraz jesteśmy na polu. Lecimy. Gryka, łubin w ilości, nie wiem, gryka 30 kg na hektar, a łubin chyba z 80 na hektar. I ta lóżóweczka. No i tu piękne ujęcie. Bardzo mi się podoba ten rozrzutnik. Super robota. Powiem, że operator też widać, że pracowity, stara się. O kurde, tylko szybko, żeby mi nie wywaliło. Ja mówię, właściwy człowiek na właściwym miejscu. No i 4 hektary to jest. W sumie 14.30 zaczęliśmy, a jest 18.30. Znaczy Mateusz zaczął, nie wiem. 4 godzina i 8 rozrzutnik na 4 hektary, no godzina hektar, chyba dobrze, 8, a może jeszcze 9 się zmieści. Powiem szczerze, że aż miło się pracuje. Bardzo lubię patrzeć, jak traktory jeżdżą. Szczególnie takie ładne jak klas. Natomiast jak sam jeżdżę, no to nie widzę. Ale jest u nas we wsi dużo klasów, także można popodziwiać. Pocieszyć oko. Dobra, ja mam wydajność 2 hektary na godzinę, czyli 2 godzinki mi to zejdzie. Super. A jutro jedziemy na kolejne 4 hektary, też taka sama akcja.